ssaki w naszym muzeum są reprezentowane przez chyba najważniejszych przedstawicieli polskiej fauny. I mamy tutaj najbardziej tajemnicze zwierzę, a jednocześnie najbardziej znany – wilka. Wilk, który jest generalnie postrzegany jako zwierzę niosące z sobą coś złego, nic dobrego. Mamy wilkołaki, mamy rozmaite legendy. Ale jaka jest prawda? Wilki to zwierzęta bardzo rodzinne, stadne. Oczywiście w stadzie panuje porządek, nieco inaczej niż w ludzkim społeczeństwie. Tam jest porządek, tam jest ścisła hierarchia. Jest samiec alfa, czyli ten samiec, który jest szefem stada, jest samica alfa i pozostali członkowie stada, ale to są z reguły grupy rodzinne. I teraz tylko ta para, która jest przewodnikiem stada, która przewodniczy stadu, tylko ta para się rozmnaża, tylko ta para ma młody. Ale wilki zawsze pracują społecznie, zawsze razem polują, razem znajdują swoje żerowiska i one razem też znakują swój teren, swoje tereny łowieckie. Robią to na kilka sposobów. Robią to zarówno przy pomocy gruczołów zapachowych, jak i moczu. Podobnie jak nasze pieski, które gdzieś tam znakują drzewa. My nie wiemy, dlaczego to robią, ale one to robią dlatego, że są potomkami wilków. Ten instynkt w nich pozostał. One również znakują, chociaż nasze pieski tego robić nie muszą. Ale znakowanie wilków jest bardzo ważne, bardzo ważną informacją dla innych wilków. To jest mój teren, nie wchodź, bo tutaj ja poluję. Czemu nic dobrego o wilkach nie słyszeliśmy? No bo właściwie od dziecka słyszymy słyszymy bajki, w których wilk jest przedstawiany jako stworzenie nie niosące z sobą nic dobrego, jako stworzenie groźne. Bajka o czerwonym kapturku. Tu słynny wilk, który jest zły, który zjadł kapturkowi babci. Ale chyba jedynym śladem dobrego wilka jest wilk w Rzymie, rzymska wilczyca, która wykarmiła Romulusa i Remusa, dwóch założycieli Rzymu. I to jest ten dobry obraz wilka. Ale gdybyśmy rozejrzeli się szerzej, to Turcy i Mongołowie uważam, że oni są narodem pochodzącymi od szarego wilka. Naród czeczeński ma też bardzo pozytywną legendę o wilku, który był bardzo ważnym w ich historii, oczywiście związanej z legendą, ale do tej pory Czeczenia w swoim herbie ma wilka. Wilka, który opierał się wichrowi, który był przykładem tego, jak można nie poddawać się, walczyć i zdobywać w życiu coś, co jest trudne do osiągnięcia. I wracając do wilka. W hierarchii stada, kiedy obserwujemy stado wilków, bardzo wyraźnie widać, kto jest szefem, a kto jest najniższym członkiem tej hierarchii. Bo szef zawsze ma ogon do góry i głowę do góry podniesioną. To jest informacja dla pozostałych członków stada. I właściwie te ogony i głowy są tym niżej, im niżej jest w hierarchii dany członek stada. Jeżeli szef stada posłodzi do któregoś ze swoich poddanych, poddany natychmiast chowa ogon pod siebie, opuszcza głowę. Albo kładzie się na grzbiecie, co jest symbolem poddaństwa. I to u wilków jest niezwykle uporządkowane. Tam nie ma żadnych łamań zasad, tam zasady są wyraźnie określone. Często mówi się o tym, ile wilki zabijają zwierząt. Ale kiedyś wykonano ciekawe badania odnośnie tego, jak wilki się żywią. I okazuje się, że latem większość wilków zjada 90% gryzoni. One polują wtedy na myszy. Mało wiarygodne, ale to były badania naukowe. Badania naukowe, które podkreśliły, że wilk potrafi być bardzo elastyczny. I w okresie, kiedy trudniej mu jest coś upolować, potrafi sobie znaleźć inny pokarm zastępczy. Często słyszeliśmy, są też obrazy polskich znakomitych malarzy, Jałmońskiego między innymi, o napaściach wilków na ludzi. Są to jednak bardziej związane z legendami opowiadania niż z faktami, bo nie ma praktycznie tak udokumentowanego przypadku napaści wilka na ludzi. Mamy królika. Królik, który jest bardzo podobny do zająca, ale jest ssakiem,
o innych obyczajach. On wykopuje nory, bardzo głębokie, bardzo rozległe nory. Nory, wyjścia z tych nor są oddalone od siebie, królik ma kilka wyjść, więc awaryjnie potrafi uciekać. Często one żyją w miastach, dosłownie w parkach, blisko budynków, w miejscach, których byśmy się nie spodziewali. Jego krewniakiem, który jest na najwyższej półce, jest zając, który ma dłuższe uszy, znaczy dłuższe skoki i biega znacznie szybciej, łatwiej go zaobserwować, bo on nie chowa się do nory. Widać go, po prostu zając nieraz jest przyczajony pod miezą, jak również w poezji, ale zając, który ma takie ubarwienie ochronne, że często go nie widzimy, często przychodzimy tuż koło niego, a on zrywa się nam nieraz spod nóg. I borsuk, drapieżnik, największy przedstawiciel rodziny łasicowatych, bo jest spokrewniony z łasicą, o charakterystycznym ubarwieniu, niemal niewidoczny w nocy, bardzo skryty, bardzo tajemniczy i niezwykle odważny, uważany za najodważniejszego przedstawicieli łasicowatych, który nikomu nie schodzi z drogi, nawet niedźwiedziowi niechętnie, ponieważ jest bardzo wojowniczy. Borsuki budują nory, są bardzo czyste, zawsze wynoszą wszelkie śmieci ze swojej nory. Pani borsukowa norę ma zawsze wysprzątaną. Nory są bardzo rozległe, głębokie. Nory mają wyjścia oddalone od kilkanaście metrów nieraz od siebie. Więc bardzo trudno borsuka dorwać, dopaść w norze, ponieważ borsuk potrafi skorzystać z innych wyjść. Niezwykle ciekawe zwierzę, które żywi się wszystkim. Praktycznie biorąc on jada i owoce, i mięso, i poluje, i jeżeli znajdzie kawałek padliny również. Również borsuki czasem żerują na jakichś wysypiskach śmieci, jeżeli te położone są w pobliżu lasu. Wychowuje swoje młode w norze. Tam też spędza sen zimowy, ale to nie jest taki przysłowiowy sen. Mamy przysłowie, mówi się, w którym mówimy, śpi jak borsuk. No nie zupełnie, bo borsuk budzi się co parę dni i wychodzi z nory po to, żeby coś zdobyć do jedzenia, ewentualnie spenetrować okolice.